dobrze. Otwieram obrady 33. sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku. Serdecznie witam radnych Rady Miejskiej, panią sekretarz Katarzynę Paczkowską, panią skarbnik gminy, panią Renatę Brugała, radcę prawnego, panią Jolantę Skuratowicz oraz kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Jolantę Charyton. Sprawdzenie obecności. Proszę o naciśnięcie przycisków celem sprawdzenia obecności. Dziękuję. Na podstawie listy obecności oraz przeprowadzonego imiennego wykazu obecności radnych stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska w Tolkmicku może obradować i podejmować prawomocne uchwały oraz decyzje. Przechodzimy do punktu drugiego. Czy do otrzymanego porządku obrad chcą państwo wprowadzić zmiany? Nie widzę. Wobec powyższego projekt porządku obrad przedstawia się następująco. Pierwsze, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 32. sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 25 lutego 2021 roku. Punkt czwarty, informacje burmistrza o bieżącej pracy. Punkt piąty, informacja na temat złożonych interpelacji i wniosków radnych. Punkt szósty, składanie przez radnych interpelacji i wniosków na piśmie. Punkt siódmy, zapytania i wolne wnioski. Punkt ósmy, informacje. Podpunkt A, roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury za rok 2020. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki w Tolkmicku. Podpunkt B. Roczne sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku za rok 2020. Podpunkt C. Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020. Podpunkt D. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2020. Podpunkt E. Monitoring realizacji w roku 2020 strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Tolkmicko na lata 2017-2025. Punkt 9. Podjęcie uchwał 9:1 o zmianie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkmicko na lata 2021-2030. 9:2 w sprawie zmian w budżecie gminy Tolkmicko na rok 2021. 9:3 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi elbląskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą remont drogi powiatowej numer 2206N, to jest ulica powiatowa, portowa, przepraszam, w Tolkmicku. 9:4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi elbląskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku. 9:5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi elbląskiemu z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą remont drogi powiatowej numer 1134N na odcinku Nadbrzeże Suchacz. 9:6 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024. W sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata
2021-2023, 9/8 w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Tolkmicko, 9/9 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Tolkmicko, 9/10 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Tolkmicko, 9/11 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności. Punkt 10 sprawy różne, punkt 11 zakończenie obrad. Przystąpmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem odczytanego porządku obrad? Kto się wstrzymał lub kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Tolkmicku przyjęła porządek obrad 33 sesji Rady Miejskiej 15 głosami. Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z 32 sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 25 lutego 2021 roku. Do protokołu nie wpłynęły do tej chwili żadne uwagi. Czy mają Państwo jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Zatem przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Kto przeciw, a kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty 15 głosami. Zamykam punkt 3, otwieram punkt 4. Informacje burmistrza o bieżącej pracy. Proszę panią sekretarz o odczytanie. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym od 25 lutego 2021 roku do 24 marca 2021 roku. Punkt pierwszy. W dniu 16 marca 2021 rozstrzygnięto pierwszy ustny przetarg ograniczony na dzierżawę działki numer 246 o powierzchni 33,9035 hektara w Nowince. Wynegocjowana kwota rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 63 500. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z przyszłym dzierżawcą na okres 3 lat. 18 marca bieżącego roku odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące możliwości wnioskowania do PKP SA o bezpłatne przejęcie przez lokalne samorządy nieczynnej linii kolejowej numer 254, to jest kolei nadzalewowej, celem jej przyszłego zagospodarowania na ścieżkę rowerową lub trasę drezynową łączącą Elbląg z Braniewem. Punkt trzeci. Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu od 1 kwietnia do sołectw i na teren miasta Tolkmicka zostanie skierowanych łącznie 15 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Skierowane osoby będą pomagały przy utrzymaniu zieleni. Punkt czwarty. W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego świadczenie usług polegających na kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym i komercyjnym przystanią żeglarską w Tolkmicku oraz pobieraniu opłat portowych na terenie portu w Tolkmicku oraz przystani rybackiej w Suchaczu w okresie od 15 kwietnia 2021 do 31 października 2021 najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo turystyczne Dom Rybaka Ryszard Doda. Oferta opiewa na kwotę 59 tysięcy zł brutto. Punkt piąty. Kontynuowane są roboty budowlano-montażowe na ulicy Młyńskiej. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 lipca bieżącego roku. Termin przekazania w użytkowanie nie jest zagrożony. Punkt szósty. Prowadzona jest procedura zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Łęcza i Kamionka Wielkiego oraz miasta Tolkmicka wraz z częściową zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tolkmicko. Ze względu na panującą epidemię opiniowanie, uzgadnianie dokumentacji planistycznej odbywa się ze znacznymi opóźnieniami. W związku z tym przedłużona została na podstawie stosownego aneksu procedura zakończenia zmiany studium i planów miejscowych w obrębach geodezyjnych Łęcze i Kamionek Wielki do dnia 31 października 2021 roku.
Z wnioskiem o zmianę terminów wystąpiła również firma, która prowadzi procedurę częściowej zmiany studium i planu miejscowego dla Tolkmicka. Punkt 7. Podpisana została umowa z Energa Oświetlenie SA w Sopocie na usługę oświetleniową na bieżący rok. W ramach tej umowy planowana jest rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 503 w Kamionku Wielkim na wysokości Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Punkt 8. W trybie zapytania ofertowego prowadzona jest procedura wyboru wykonawcy na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tolkmicku w związku z koniecznością zmiany pozwoleń na budowę wydanych w 2017 roku. Posiadanie aktualnych decyzji pozwoli z kolei na rozpoczęcie procedur aplikacyjnych na zewnętrzne środki finansowe celem przystąpienia do inwestycji. Punkt 9. 5 marca 2021 roku zlecono pracowni projektowej JJ Projekt w Elblągu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę murków oporowych przy ulicy Elbląskiej w Tolkmicku na wysokości budynków nr 29-31. Wysokość usługi brutto to kwota 13 530 zł, zaś termin przekazania dokumentacji to 30 czerwca 2021. Punkt 10. 19 marca bieżącego roku zlecono prywatnej pracowni projektowej magister inżynier Grażyna Skowrońska-Prochna, ulica Szkolna 4 przez 2 w Elblągu, opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z tak zwanego górnego tarasu miasta, między innymi z ulic Wybudówka Biała, Kinińskiego, Barzyńskiego, Osiedlowa oraz fragmentu drogi wojewódzkiej nr 503 do prywatnego rowu melioracyjnego na działkach nr 107 i 135 na 2 w Tolkmicku poprzez istniejący wylot na działce nr 17 w Tolkmicku przy ulicy Morskiej. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie dokumentacji jak wyżej przyczyni się do ustalenia zasad utrzymania technicznego wspomnianego rowu. Punkt 11. Dnia 12 marca bieżącego roku w trybie zapytania ofertowego zaproszono do składania ofert firmy geodezyjne z Elbląga dla potrzeb wyceny opracowania map do celów projektowych następujących dróg gminnych. Ulicy Leśnej w Tolkmicku na działce nr 365, ulicy Owocowej w Tolkmicku na działce nr 329, ulicy Dzikiej w Tolkmicku na działce nr 303 do plaży w Kadynach na działkach 330, 323, 325, w Kamionku Wielkim na działce nr 37, tak zwane osiedle nauczycielskie, w Kamionku Wielkim na działkach nr 259, 252, 195, przedłużenie istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej do istniejącej zabudowy mieszkaniowej i terenów rekreacyjnych na wysokości tzw. wichrowych wzgórz. Posiadanie tych opracowań pozwoli na wszczęcie procedury dla potrzeb opracowania dokumentacji budowlanych. Punkt 12 to już taki informacyjny. Od 1 kwietnia do 30 czerwca bieżącego roku przeprowadzony będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spis jest obowiązkowy i należy go dokonać w następujący sposób. Bądź przez stronę internetową spis.gov.pl w gminnym biurze spisowym w siedzibie urzędu albo telefonicznie przez rachmistrza. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś uwagi do otrzymanych informacji? Zamykam punkt 4, otwieram punkt 5. Informacja na temat złożonych interpelacji i wniosków radnych. Informuję, że od ostatniej sesji wpłynął jeden wniosek radnej, tak? Oj, coś się za... Przepraszam bardzo. Tak, informacje na temat złożonych interpelacji otrzymali Państwo na piśmie. Czy mają Państwo uwagi jeszcze do złożonych interpelacji? Nie. Dziękuję. Zamykam punkt 4, otwieram punkt 6. Składanie przez radnych interpelacji i wniosków na piśmie. Czy chcieliby złożyć radni jakieś interpelacje lub wnioski? Proszę. Tak,
Ja chcę. Tak, proszę. Dziękuję. Został jeszcze jeden wniosek złożony. Czy radna chce coś powiedzieć? Nie, bo to jest przypadek. A to nie szkodzi. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie zamykam punkt 6 i otwieram punkt 7. Zapytania i wolne wnioski. Czy mają Państwo jakieś pytania? Proszę. Pani sekretarz, może w tym punkcie, bo tam pani przewodnicząca nie zauważyła, że zgłaszałem pytanie. Bardzo odnośnie proszę. Punktu drugiego odbyło się to spotkanie na temat kolei nadzalewowej. Czy jakieś tam ustalenia więcej? Była tam artykuł w portalu, czytałem na ten temat. Czy to było po prostu takie pierwsze organizacyjne spotkanie? Z mojej wiedzy wynika tyle, że to było takie pierwsze organizacyjne spotkanie i osoby, które uczestniczyły w tym spotkaniu z sektora prywatnego, już próbują ustalić kolejny termin spotkania. Czy ktoś jeszcze? Proszę. Ja się chciałem zapytać przy drodze 503, czy będzie robiony przystanek autobusowy? To jest przystanek na żądanie, który teraz funkcjonuje, ale ma zostać przeniesione troszeczkę, gdyż jest to wielka trudność dla wsiadających, wysiadających, czekających tam. Czy pani coś w tym wiadomo? Nie mam w tej chwili takiej wiedzy, ale postaram się ustalić oczywiście. Czy ktoś jeszcze? Dziękuję. Zatem zamykam punkt 7 i otwieram punkt 8, informacje. Podpunkt A. Roczne sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury za rok 2020. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki w Toltmicku. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej o wyrażenie opinii. Co prawda te sprawozdania są bardzo obszerne i nie tylko finansowe i merytoryczne o działalności, ale wszystko jest tam prawidłowo, czytelnie wykazane, wszystkie przychody, wydatki, które są jakoby no konieczne, że nie ma tam takich zbędnych czy jakichś innych. Dziękuję bardzo. Podpunkt B, C, D oraz E przeczytam od razu i wtedy poproszę przewodniczącego Komisji Oświaty, żeby wypowiedział się na te wszystkie podpunkty jednocześnie. Podpunkt B. Roczne sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toltmicku za rok 2020. Podpunkt C. Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020. Podpunkt D. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2020. Podpunkt E. Monitoring realizacji w roku 2020 strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Toltmicko na lata 2017-2025. Proszę przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie informacji. Komisja odbyła spotkanie zarówno z dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i również Domu Kultury. Dyrektorzy przedstawili w bardzo obszerny sposób sprawozdania z realizacji wyżej wymienionych tutaj projektów oraz działań. Komisja nie wnosi żadnych uwag do sprawozdań. Wszystkie akceptuje bardzo pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do otrzymanych informacji? Dziękuję. Zatem zamykam punkt 8 i otwieram punkt 9. Podjęcie uchwał. Zgodnie z paragrafem 35 ustęp 3 Statutu Gminy Toltmicko projekty uchwał otrzymali Państwo w materiałach.
wnoszę o nieodczytywanie projektów uchwał w całości. Projekt uchwały 9:1 o zmianie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkwicko na lata 2021-2030 oraz projekt uchwały 9:2 w sprawie zmian w budżecie gminy Tolkwicko na rok 2021. Proszę przewodniczącego Komisji Finansowej o wyrażenie opinii. Wszystkie zmiany były omówione i zaopiniowane pozytywnie na posiedzeniu komisji. Dziękuję. Proszę panią skarbnik o odczytanie uzasadnienia. Ujmujemy do planu budżetu kwoty wynikające z otrzymanej decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego. Jest to decyzja z dnia 3 marca bieżącego roku przyznająca dotację celową w wysokości 99 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w pierwszym kwartale bieżącego roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. Zgodnie z pismem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej określającego ostateczne kwoty subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększamy o kwotę 65 719 zł część oświatową z subwencji ogólnej dla gmin na rok 2021. W związku z porozumieniem zawartym w dniu 3 marca bieżącego roku przyjmujemy do planu budżetu dochód w wysokości 18 792 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 31 320 zł na organizację prac społecznie użytecznych w okresie od 1 kwietnia do 30 września bieżącego roku dla 15 bezrobotnych z terenu gminy Tolkwicko. Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmujemy kwotę 1000 zł zwrotu nienależnie pobranego w 2020 roku świadczenia wychowawczego oraz odsetki w kwocie 39 zł i 81 groszy. Jeżeli chodzi o wydatki, to dokonujemy zmian zawnioskowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tolkwicku oraz Urząd Miasta i Gminy Tolkwicko, a ważniejsze z nich to: przesuwamy kwotę 5535 zł planowanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu elbląskiego na dokumentację techniczną ulicy Portowej w Tolkwicku z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zabezpieczamy kwotę 7000 zł na wypłatę, na wpłatę na zakup auta dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Zwiększamy o kwotę 40 878 zł dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej w Suchaczu w związku z rozliczeniem tzw. metryczki części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonujemy również zmian zawnioskowanych przez 4 sołectwa dotyczących funduszu sołeckiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zatem przystąpmy do głosowania. Projekt uchwały 9:1 o zmianie wieloletniej prognozy finansowej gminy Tolkwicko na lata 2021-2030. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwała została przyjęta 15 głosami. Projekt uchwały 9:2 w sprawie zmian w budżecie gminy Tolkwicko na rok 2021. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał lub kto jest przeciw? Uchwała została przyjęta 15 głosami. Projekt uchwały 9:3 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi elbląskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą remont drogi powiatowej numer 2206N ulica Portowa w Tolkwicku. Czy ktoś z państwa zgłasza uwagi do otrzymanego projektu? Przystąpmy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Kto się wstrzymał lub kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwała została przyjęta 15 głosami.
Projekt uchwały 9/4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi elbląskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do projektu? Nie widzę. Przystąpmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał lub kto jest przeciw? Dziękuję. Za przyjęciem projektu uchwały zagłosowało 15 radnych. Projekt uchwały 9/5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi elbląskiemu z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą remont drogi powiatowej numer 1134N na odcinku Nadbrzeże Suchacz. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do otrzymanego projektu? Nie widzę. Zatem przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał lub kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwałę przyjęto 15 głosami. Projekt uchwały 9/6 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do otrzymanego projektu uchwał? Nie widzę. Zatem przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwał? Kto się wstrzymał lub kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwałę przyjęto 15 głosami. Projekt uchwały 9/7 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do otrzymanego projektu? Nie widzę. Przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał lub kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwała została przyjęta 15 głosami. Projekt uchwały 9/8 w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Tolkmicko. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do otrzymanego projektu? Nie widzę. Zatem przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw lub kto się wstrzymał? Uchwałę przyjęto 15 głosami. Projekt uchwały 9/9 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Tolkmicko. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do otrzymanego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał lub kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwała została przyjęta 15 głosami. Projekt uchwały 9/10 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Tolkmicko. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do otrzymanego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymuje lub kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwała została przyjęta 15 głosami. Projekt uchwały 9/11 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do otrzymanego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw lub kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta
15 głosami. Zamykam punkt 9 i otwieram punkt 10. Sprawy różne. Czy ktoś z Państwa chciałby poruszyć dodatkowy temat? Proszę. Chciałabym w imieniu swoim oraz wszystkich sołtysów serdecznie podziękować wszystkim za życzenia złożone z okazji Dnia Sołtysa. Ma to ogromne na pewno znaczenie dla każdego sołtysa, słowa wsparcia. W tej jakże trudnej sytuacji, tak, i covidowej, i jak każdy sołtys wie, jeśli chodzi o pełnienie funkcji sołtysa. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałabym również wszystkich zaprosić, kto tylko ma okazję, do odwiedzenia słuchacza i zobaczenia naszej pięknej dekoracji, którą zrobiła pani Świetlicowa razem z grupą osób, które zawsze jej chętnie pomagają. Pomimo, że teraz wszystkie świetlice są zamknięte, akurat u nas nasza pani Marlena działa bardzo prężnie, więc zapraszam do oglądania. Jest to dekoracja zrobiona na zewnątrz o tematyce świąteczno-wiosennej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Przypominam o składaniu oświadczeń majątkowych. Termin jest do końca kwietnia. Podobnie jak podczas poprzednich świąt wielkanocnych, tak i obecnie będziemy musieli przestrzegać obostrzeń. Wykażmy się odpowiedzialnością obywatelską. Spędźmy te święta bezpiecznie, nie zapominając jednak o najbliższych i naszej tradycji. Życzę wszystkim smacznego jajka oraz mokrego dyngusa, aby życie układało wam się zdrowo, prywatnie, jak i zawodowo. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 10, otwieram punkt 11. Termin następnej sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku odbędzie się 29 kwietnia bieżącego roku. Termin Komisji Oświatowej 27, termin pozostałych komisji 28 kwietnia. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 33 sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku. Dziękuję.